I dzień dobry się z Państwem. Minęła godzina 11.33. Ja nazywam się Marcin Majzner, a to jest cykl Poznajmy się, a dokładnie spotkania ze sklepami internetowymi na platformie e-commerce.pl. Naszą ideą jest wymiana wiedzy, jednoczenie się, pomaganie sobie nawzajem po to, żeby podjąć walkę z wielkim A. Nie, no tak naprawdę chodzi o to, że jest około 50 tysięcy sklepów w Polsce, które są osamotnione. Naszym zadaniem jest zjednoczyć się, wymienić się wiedzą i dlatego spotykamy się w dniu dzisiejszym z Katarzyną. Kasia, niesamowicie inteligentna, bardzo przystojna, kobieta sukcesu, która w e-commerce osiągnęła wszystko, co było do osiągnięcia, a teraz robi jeszcze więcej. Katarzyna, sklep Dedicante. Kasiu, proszę Cię, opowiedz o sobie. O, hej, hej wszystkim. Witam. Opowiedz o sobie. Jezu, nie lubię takich otwartych pytań. Kasia, powiedz coś fajnego. Pomidor. Co, prowadzimy sklep Dedicante. Z kim, powiedz? Można wejść, zobaczyć. Znaczy tak, właśnie. Sklep, głównie sklepem zarządzam ja, jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne i takie bardziej analityczne, towar i tak dalej, ale razem, ogólnie biznes prowadzę razem z moim partnerem Bartkiem. On tutaj, akurat jeżeli chodzi o e-commerce, jest bardziej taką dobrą duszą. No i tak powiedzmy zarządza zespołem trochę ze mną. Ciężko tutaj, jeżeli chodzi o zespół, mam też jakieś tam swoje obszary. Czyli dzielicie się obowiązkami. I myślę. Dobrze, to Kasiu, ja postaram się poprowadzić się właśnie pytaniami, troszeczkę cię naprowadzić. I to jest kawałek historii, prawda? Bo to chyba zaczynaliście od biznesu wakacyjnego, nadmorskiego, stragany, tak? Czyli no. Sklepy, takie mini sklepiki wyłącznie w sezonie z rzeczami grawerowanymi, tak? To grawerowaliście wtedy jeszcze? Już czy jeszcze? Nie, my zaczynaliśmy w ogóle od składania koralików, kupowaliśmy koraliki na Allegro i składaliśmy po prostu z nich kolczyki i bransoletki, grawerowania nie było. I gdzieś tam z tym zaczynaliśmy, a chyba z grawerowaną biżuterią zaczęliśmy dopiero gdzieś na trzeci sezon nad morzem. Okej, okay. Jak wtedy... dawno temu to było? Ojej, ja właśnie się dzisiaj zastanawiałam i nie mogłam kompletnie gdzieś namierzyć daty, ale myślę, że zaczynaliśmy nad morzem, ogólnie zaczynaliśmy chyba jakieś 15 lat temu, 14, a z grawerowaną biżuterią to mogło być tak z 11-12 lat. Okej. Okay. Kiedy powstała decyzja, że przechodzicie na własny sklep internetowy? Znaczy my najpierw też zaczynaliśmy na Allegro. O! Jeżeli chcesz, jeżeli mam opowiedzieć, jak to się zaczęło, jak już do tego doszło, bo generalnie sprzedawaliśmy biżuterię grawerowaną nad morzem. Chyba na drugi sezon już wpadliśmy na to, że fajnie byłoby się brandować. I już było Dedicante po roku i chyba po dwóch latach gdzieś tam sprzedawania tej biżuterii nad morzem stwierdziliśmy, że fajnie by było to wrzucić na Allegro. Na początku kupiliśmy jakąś tam jedną maszynę, żeby tego ręcznie nie grawerować, bo nad morzem grawerujemy ręcznie. No i ja to robiłam sama w domu. I tak patrzymy, że troszkę no, coraz więcej tych zamówień. Mhm. I chyba przejęła to wtedy moja koleżanka. Po prostu dałam jej to na procent. To, co będzie. Prowadzenie z sprzedaży internetowej, tak? Znaczy Allegro. Ja tam wystawiałam wszystkie. Ona nawet też aukcje wystawiała, nie pamiętam już nawet. No i koleżanka się tym zajmowała u siebie po prostu w domu na procent. I gdzieś to tak no, zaczęło rosnąć samo, bo my za bardzo do tego nie przykładaliśmy uwagi. Byliśmy cały czas skupieni typowo na tym handlu nad morzem, bo jednak no, my się wbiliśmy. Wiesz, to było 12 lat temu, 15 lat temu nad morzem, na Eldorado. Po prostu, tak, jeżeli ktoś miał trochę łeb na karku i mniej więcej chociaż ciutkę tam żyłki przedsiębiorczości w sobie, no to tam się dało naprawdę fajnie zarobić. No i gdzieś tam skupialiśmy się cały czas na tym handlu nadmorskim. No a to było gdzieś tak z boku. No i to zaczęło po prostu samo z siebie rosnąć i stwierdziliśmy chyba po... Już też ciężko mi powiedzieć, jaki czas minął, kiedy zaczęliśmy zatrudniać kolejne osoby i w ogóle mieliśmy siedzibę, bo to też chyba minęło tej sprzedaży na Allegro z 3 lata, jak to się samo po prostu organicznie gdzieś tam nakręcało i później mieliśmy już chyba jakąś tam małą siedzibę
pracowało z 5-6 osób, no i Allegro zaczęło po jakimś czasie, to chyba było z 10 lat temu, zaczęło już wprowadzać takie różne swoją tą standaryzację, nie? Mm-hmm, tak, tam ukrywać sprzedawców. Tak, i jak już zaczęło Allegro co chwilę wysyłać jakieś tam komunikaty, musicie zmienić zdjęcia na białe tło i po prostu tak jakby coraz mniej można było pokazać tego brandu, no i to zaczęło po prostu wkurzać. Mówię, no otwieramy sklep, żeby móc tam robić tak jak chcemy, ale też jakoś specjalnie nie prowadziliśmy działań, żeby ten ruch kierować na sklep internetowy. Założyliście sklep i zamówienia same się? No u nas akurat zamówienia same się. Bo po Więc prostu. Z Kasi nie bierzcie przykładu, kurczę, tak? Się zdarza. Nie powiem ci teraz dokładnie, bo chyba otwierając sklep, my nie. Jakby ten ruch gdzieś migrował z Allegro. Ja też nie wiem w jaki sposób, ale też być może już mieliśmy uruchomione Google Ads i Facebooka, ale wydaje mi się, że też nie od razu. To jakieś tam zamówienia wpadały, a wiadomo, przyspieszyło to w momencie włączenia kampanii i to tak dosyć już. Mocno. Okej, okay. Ale to ale rozumiem... no my byliśmy na Allegro i my też na Allegro na przykład mieliśmy w nazwie www.delikante.pl, teraz już chyba tak nie można nawet. Nie pamiętam, czy czasem nie, no wszystkie jakieś tam działania, które jeżeli nawet coś dorzucaliśmy do przesyłek, no to już kierowaliśmy ludzi na sklep i te zamówienia no wpadały. Nie było ich nie wiadomo jak wiele, a ruszyło to na pewno w momencie już... Już kiedy stwierdziliśmy, że już chyba ten sprzedaż internetowa to już nie jest tylko taki dodatek, tylko trzeba by było się na tym porządnie skupić, bo zaczęło to już robić jakieś tam fajne wyniki. Wiesz co, ja to pozwolę sobie zaadresować taką teorię, że właśnie wasz towar przetestowany nad morzem okazało się, że ludzie po prostu go chcą, że jest to towar, który wpada w oko. No bo na plaży, nad morzem jest cały przekrój ludzi z całej Polski i oni przechodzą i tu się kupuje impulsywnie, po prostu o, ale fajne. Tak, i tak. W tym momencie mieliście to szczęście, ale z szczęściu trzeba oczywiście dopomóc, że wybraliście taki towar, który ludzie chcą i dlatego było wam o wiele łatwiej. To jest też rada dla nowych ludzi, czyli osób, które chcą rozpocząć sklep, czasami popełniają ten błąd, że szukają rzeczy, których nie ma na rynku. Chcą być oryginalni, chcą być jedyni, ale często jest tak, że pewnych rzeczy nie ma na rynku z jakiegoś powodu, że ludzie nie chcą tego kupować. I to jest fajny pomysł, najpierw offline, potem Allegro, trzecim krokiem ja bym radził jeszcze właśnie współpracę, to co ty powiedziałaś, współpracę z kimś, kto ma sklep internetowy, wstawić do niego ten sklep i zobaczyć ten produkt do tego sklepu i zobaczyć, czy jest popyt na to. Ja tak też zrobiłem ze swoją firmą, ze swoją marką, bo jestem producentem rzeczy surfingowych i dla morsów. No i Bartek Langa, nasz wspólny, serdeczny znajomy, otworzył sklep Morsowałem i sprzedaje moje produkty, dzięki czemu ja wiem, że one się sprzedają i w jakiej ilości. To mi daje też informację, czy jest warto otworzyć sklep. Na razie tego nie robię. Bartek sobie świetnie radzi, więc jest moim dystrybutorem na Polskę. Zapytam właśnie o ZU. Jak hulało z zamówieniami? W sensie, bo masz takie informacje, jeśli chodzi o ten sklep z zegarkami. Musiałabym gdzieś przeklikać, no ale dosyć zaczynało się to powoli rozkręcać. Taki rok był na rozkręcanie i już powiedzmy po roku był potencjał, że naprawdę to się fajnie mogło rozwinąć, ale może nie wiadomo do jakiej skali by to doszło. Ale pamiętasz, jaki to był rząd liczb? Zaczynało... Słucham? Jaki rząd liczb, jeśli chodzi o ilość zamówień rocznie na przykład? Jezu, ja bym musiała zobaczyć, ale... Mamy Bartka, Bartek może zerknąć. A Bartka nie ma, gdzieś tam... Napisał, że miała ZUŁOCZ miał powstać jako spółka, my jako inwestorzy po jakimś czasie miał być kupiony tak, do... Tak, tak, tak. I to zaczynało powoli się, my tak sobie dawaliśmy z 2 lata na takie jeszcze doinwestowywanie tego, no ale po prostu widziałam, że no nie dźwigniemy tego i już w pewnym momencie już przestały być odcinany budżet i zaczynałyśmy to po ponad roku wygaszać, no bo już po roku zobaczyłyśmy, że produkt nie... No tu może był... Błąd. No po prostu nieźle. Nie to, że nieźle, tylko że żeby zrobić markę zegarków, to teraz już wiem, że naprawdę potrzeba mieć par milionów to zainwestowane, żeby produkt dopracować. Tak. Bo jednak znalezienie dobrego dostawcy, producenta w Chinach, jeżeli chodzi o zegarki, no to
Myślałam, że mam dobrego, a nie miałam. Wracamy do Delikante. Ty troszeczkę znaczmy cyferki. Rocznie zamówień, masz informację? W zeszłym roku około 37 tysięcy. Poczekaj, zostawmy to w ciszy. Niech to wybrzmi. Troszkę było. 37 tysięcy w zeszłym roku. Dedicante to nie jest mała firma. To nie jest mała marka. W średni koszyk, jak to wygląda? Właśnie sprawdzałam przed chwilą i było 110 zł mieliśmy w zeszłym roku, a w tym roku skoczyło nam, czy na razie to sprawdziłam, wiadomo, do dzisiaj. Aha. Ten rok 130. Także ładnie nam, 130, a to zwiększyliśmy ceny, podwyższyliśmy ceny. Okej. Fajnie. No, ciekawe, czy się utrzyma. To daje już jakieś prawie 5 milionów przychodu rocznego, prawda? Nie, mniej. 4 coś. Nie, z hakiem. No brudko. Macie tak... Chcemy utrzymać to, co jest, no i wiadomo, jak najdłużej taka sytuacja, jaka jest, ewentualnie, no wiadomo, jeżeli się nie rozwijasz, to się kurczysz, także my cały czas się rozwijamy i cały czas poszukujemy gdzieś tam nowych klientów, nowych jakichś rozwiązań, no ale już bez takich aspiracji, że musimy wizerunek, musimy być marką rozpoznawalną, bez jakichś tam, mieliśmy nawet jakąś przygodę z inwestycją w influencerów, już takich celebrytów telewizyjnych chyba rok temu, Joannę Koroniewską. Tragicznie. Jesteście biedniejsi o kilkadziesiąt tysięcy. 80 tak? tysięcy mniej więcej poszło. To ciekawy przypadek, bo akurat mieliśmy jakiś tam budżet większy marketingowy wtedy przed świętami. I to było dobra. Mamy jakiś tam budżet i wrzucamy to sobie w. Gdzieś tam działania z influencerami prowadziliśmy już 2 lata. I chcieliśmy sprawdzić, jeżeli zainwestujemy i chociaż się to, powiedzmy, zwróci, to będzie ok, bo nam wtedy przybywa sporo klientów, którzy potem wracają. I była Joanna Koroniewska, jakaś chyba, no jeszcze jakieś 2 gwiazdy, chyba Anna Zając i jeszcze ktoś. Albo nawet 4 były łącznie, już nie pamiętam. No i powiedzmy chyba 80 tysięcy wydane na influencerów, sprzedaż może 30 tysięcy. Także no to 50 do tyłu. Ale no i takie smutno. Wnioski, że znaczy smutno, też byłam zaskoczona bardzo, bo patrząc na to, jakie tam jest ogólnie zainteresowanie pod tymi postami, cyfry i tak dalej, to liczyłam na to, że chociażby prawie się zwróci, no chociaż to był najgorszy scenariusz, a to w ogóle nawet 1/3. Niestety, jeśli chodzi o współpracę z influencerami, tutaj ze własnego podwórka wiem, bo na Kapselu mieli całe top 100 polskiego YouTube'a. Cyfry oglądalnościowe to nie jest to samo, co zaangażowanie i sprzedaż. Milionowi youtuberzy u mnie nic nie sprzedawali, a ci, którzy mieli 30 tysięcy subków na YouTubie, robili taką sprzedaż, że nie jeden market się by tego nie powstydził. No ale to jest trochę i tak jakby nawet te mniejsze współprace, takie płatne, to zawsze jest trochę strzał. Że i my przez 3 lata nie znaleźliśmy tak naprawdę klucza, i gdzie, w który influencer będzie dla nas sprzedawał, a który nie. Nie, ja mam dla ciebie tip. I jak masz, to po prostu będę wdzięczna. I to ja przed chwilą to wymyśliłem, wcale nie wiem tego od Oskara z DAG, który robi genialną robotę z influencerami. I on na live powiedział, warto, żebyś obejrzała sobie tego live'a, bo naprawdę w twoim wypadku też może dużo pomóc. On mocno stawia live DAG, Oskar Lipiński. Mocno stawia na customer experience przede wszystkim, dba bardzo o swoje klientki, łącznie z tym, że wysyła około 100 wiadomości wideo z podziękowaniem za zakup, ale oprócz tego followuje na Instagramie swoje kupujące. I w momencie, kiedy ma podjąć decyzję o współpracy z danym influencerem, to sprawdza. O, kurde, myślałam, że to. Słyszałam. Na którymś live było, ale nie. No powtarzam, bo to jest genialne. No. I w ten sposób może zweryfikować, czy jego rzeczywiste klientki followują danego influencera. Czyli nie jest ważne, ile milionów wyświetleń ma, tylko czy target się zgadza, nie? Co wam generuje największą sprzedaż? Największy mamy z Google Adsów. Okay, to jest nasz numer jeden, chyba 20% sprzedaży i to ciekawe, w zeszłym roku drugim źródłem stało się Grow, Tradeabler.
I to się zmieniło bardzo, bardzo szybko. Jakoś pod koniec zeszłego roku zaczęliśmy po prostu, nie wiem w sumie, czy jakieś tam inne działania robiliśmy? Chyba nie. Może chłopaki z agencji tutaj gdzieś bardziej zaczęli się, bo to agencja dla nas robi, TradeDoublera. Znaczy to jest Jaka broker. agencja was obsługuje? To nie jest to znana agencja, Better Analyzed to... Better Analyzed. Od razu reklamujemy. Dedicant jest obsługiwane tak. przez Better Analyzed. Chłopaki z Better, dajcie Kasi jeszcze więcej tego, więcej wyniku za mniejszą cenę. Tak. I z tym grow to taki dosyć ciekawy przypadek, bo gdzieś tam mieliśmy chyba porównywałam, to było 2000, no, początek zeszłego roku, to mieliśmy chyba tam około niecałe 10% przychodu to było grow, a teraz jest, może nawet, nie, może 6, a teraz chyba było prawie 30. Także okay. tak dosyć fajnie nam to grow w tym roku śmiga. Okej, okay, ale z tego TradeDoublera pozyskanie zamówień, ile cię kosztuje? Znaczy tam masz prowizję taką, jaką ustalisz, okay. którą płacisz dla wydawców. No wiadomo, im większa, tym więcej jest tych wydawców. Mamy chyba 20%. Plus fajnie dać jakiś kod rabatowy, bo wtedy też więcej okay. wydawców wiadomo się tak jakby zapisuje. No i więcej osób kupuje, to trzeba liczyć te 30-40%, że trzeba dla tego przez te grow oddać. Okej, okay. Czyli łącznie to będzie z 30 zł, tak? Czy więcej, 40? No więcej może być. 30-40 to też w zależności od tego, jaki kod rabatowy ustalimy. Okay, bo czasem mamy nawet kampanię bez kodu, nie? Można też uruchomić sobie kampanię bez kodu rabatowego, ale lepiej już nauczyliśmy się, że rządzę jednak z kodem rabatowym, nie? Ale super. Wiesz co, bo jesteś pierwszą osobą, która powiedziała o TradeDoublerze, tak? Zresztą Grzegorz nie wiedział, że nawet nie wie, co to jest. To są te wszystkie reklamy, które się wyświetlają na stronach internetowych porno. Bardzo fajnie, jeżeli sklepy właśnie mają mocno zdywersyfikowane źródła zamówień. SEO, SEM, czyli reklama, reklama płatna, Facebook Ads, Google Ads, maile, tak? Bo to też tak, jest to pewne źródło. Też maile. Wewnętrzne, zewnętrzne, bo można też robić maile do baz zewnętrznych ze słabym efektem, ale można. No i teraz dopisujemy do naszej listy, bo zrobimy sobie z tego taką checklistę, TradeDoublera. Okej, okay, a z Google jakie masz koszt pozyskania? My tak się staramy trzymać, ja dokładnie ci nie powiem, bo średni teraz nie sprawdziłam, ale tak staramy się trzymać i też mamy takie nietypowe dosyć z agencją ustalenia, z tego co wiem. Też oni nie mogli się jako agencja przestawić na takie podejście, które ja im narzuciłam, że ja nie będę wam mówić, ile mamy budżetu, bo ten budżet tak naprawdę, no, on bardzo szybko rotuje z Google Adsów. On tak naprawdę wrzucasz budżet i masz sprzedaż praktycznie w parę dni wygenerowaną, także trzymajcie się i chyba mamy ustalone takie w zależności od okresu. Jak są takie martwe okresy, to sobie ustalamy na poziomie 30% nawet koszt pozyskania, a w takie okresy gorące, które właśnie zaraz nadejdą, maj, czerwiec, Dzień Matki, Dzień Ojca na przykład, święta i u nas jeszcze jest Dzień Babci, Dziadka, no to wtedy to spada tak dosyć fajnie jeszcze poniżej na 20, około 15%, także super. U nas super. Jest duża sezonowość też, nie? Okej, okay, a wy jesteście nastawieni na zwrot już przy pierwszym zakupie, prawda? Tak, my raczej takie, może, nie wiem, może to też nie jest dobre założenie, ale ja cały czas zakładam, że jednak u nas jest to zakup taki dosyć impulsywny. No produkty są dosyć tanie i raczej, tak, raczej nastawiamy się na zakup za pierwszym razem, chociaż wiadomo, ten remarketing też robimy, ale większość osób, tak jak też mi tutaj Analytics pokazuje, jednak u nas kupuje chyba sporo przy pierwszym wejściu. Świadomość marki bardzo pomaga. Ja wiem na przykład, że o tej marce dowiedziałem się chyba właśnie od Bartosza. Poznaliśmy się wtedy a propos live'ów sprzedażowych. I wiem, że od tamtej pory, no ja byłem blisko tej marki, bo zdobyłem kupę wiedzy, zresztą mam do tej pory twoje rzeczy tak naprawdę, więc jeszcze możemy jakiegoś live'a sprzedażowego nosisz umówić. Wszystko? Tak. Nie masz na sobie. Ale świadomość tej marki, że w momencie, kiedy jedziemy na... Teraz wzięliśmy w zeszłym roku psa ze schroniska i moja żona pierwsze, co zrobiła, to weszła na Dedicantę i zamówiła obroże, w sensie ten znaczek obrożowy z numerem telefonu i imieniem naszego psa, który notabene tutaj sobie chodzi, Bella. Więc to jest ta świadomość, której pewnie nie mierzycie, ale z drugiej strony też na tym etapie nie musicie. Dopiero kiedy
wysycicie rynek, to będziecie schodzić coraz niżej, coraz niżej. Właśnie pytanie, tak. Gdzie jest sufit, twoim zdaniem? No właśnie, czuję, że się zbliżamy do tego sufitu. Już myślałam, że się zbliżyliśmy rok temu, dlatego te działania z influencerami, że już tak naprawdę ciężko było wycisnąć większą sprzedaż. Ale tutaj jeszcze jest trochę do poprawienia, ale to już może być zaraz, to może być w przyszłym roku, że stwierdzimy, że no sprzedaży większej się nie da wycisnąć i trzeba coś kombinować, ale kurczę, gdzieś tam się bronimy przed tym trochę. Dobra, bo... a to inaczej. Kto jest twoim takim bezpośrednim konkurentem na rynku? Masz taką osobę, w którą celujesz? Jest taki, kurczę, ja gdzieś tak od zawsze, od kiedy jakieś tam robimy biznesy, my zawsze... Nigdy się nie przejmowaliśmy konkurencją. Okay. Zawsze olewaliśmy konkurencję. Nad morze sprzedawaliśmy jakieś tam rzeczy gdzieś tam na straganach i ludzie tam latali, sprawdzali, jaką inny ma cenę, jaką sprzedaje. Nie, my robiliśmy swoje i w ogóle u nas kupowali, konkurencja nas nie obchodziła i trochę dalej tak robimy. Może nie do końca dobrze, co teraz jest na tym etapie podejście, ale gdzieś tak za bardzo nie śledzimy tej konkurencji. Znaczy... Staramy się zawsze pozycjonować cenowo ciutkę niżej niż nasza konkurencja. Taką mamy strategię. Ma być trochę taniej. Gdzieś tam. Ale od kogo? Od Jesa? Od Kruka? Czy... Nie, nie, nie. To w ogóle nie jest ta półka. Bardziej takie marki... Nie musisz mówić nazwy, żeby pewnie, nie... Pewnie nawet nie znasz. Jakieś tam by Ilo jest taka marka i jest parę innych jeszcze takich z biżuterią grawerowaną, ale takich drobnych. Ale tak, no ta by Ilo to jest taka marka chyba do nas najbliższa. Czy wiesz, ile oni mają zamówień? Cała masa innych, słucham? Czy wiesz, ile oni mają zamówień? Kiedyś to sprawdzałam na tej stronie, chyba jak robiliśmy sklep internetowy, to robiliśmy sobie analizę konkurencji i tam jest, zapomniałam nazwę teraz tej strony, na której sobie można pobrać te dane, ile jest wejść. Trener, czy... Nie, jakaś nie, inna, okay. Nie pamiętam teraz. Bo jest taka rada, to też się dowiedziałem, ale to z offline'u się dowiedziałem, jak kawiarnie sprawdzają swoją konkurencję. Idą rano, zamawiają kawkę. No. Tak, idą wieczorem, zamawiają kawkę i wiedzą, ile mają sprzedaży w ciągu dnia. Tak, tak. To przydatne jest, ci powiem, bo w ten sposób można ja w pewnym momencie oddelegowałem do tego pracownika, żeby pierwszego dnia w miesiącu składał zamówienia w sklepach posiłkowych, dzięki czemu mieliśmy numery zamówień, potem na koniec miesiąca robiliśmy to samo lub od pierwszego do pierwszego i liczyliśmy sobie. Pokazywało nam to trendy, czyli który sklep właśnie zaczął rosnąć i wtedy my mogliśmy sprawdzić, co się wydarzyło, czy na przykład pojawił się jakiś kanał typu, to były czasy, kiedy jeszcze, wiesz, Instagrama nie było, czy tam YouTube nie żarł, gdzie można było wejść w coś, co żeby nas nie ominęło. Po drugie, to było bolesne doświadczenie dla mnie, bo ja myślałem, że przy 5000 zamówień to się nazywa dobry początek, a sprawdziłem konkurencję, a oni mieli po 1000 zamówień miesięcznie. I mówię, to ja jestem długo, długo nic, nie mam do kogo dążyć, dlatego obrałem sobie wtedy jako taki benchmark mojego niemieckiego konkurenta Spreadshirt i sprawdzałem, ile oni mieli i oni mieli 2500 zamówień. Tyle, że dziennie. Aha, o matko. I było do czego dążyć. I to jest gdzieś tam takie daje ci bezpieczeństwo myślenia, bo to jest też, żeby się nie przestrzelić, że w momencie myślisz, że jeszcze, albo myślisz, że jest sufit, a tu się okazuje, że wcale nie. Jak wygląda u was sytuacja z rynkiem zagranicznym? A to też o tym myśleliśmy, ja gdzieś to analizowałam, nawet zaczęłam gdzieś już jakieś rozmowy, jakby to mogło wyglądać. U nas, nie pamiętam na czym to stanęło, ale tam dosyć dużo u nas wyszło jakichś takich barier do przejścia. I tu chodzi o tą personalizację, o cały sklep, o tak jakby obsługę, tłumaczenia. No my jednak nie mamy produktu, który leży na półce, pakujesz i wysyłasz, tylko pytań jest dużo i to są różne pytania, raz, że obsługa w innym języku. No pewnie tak, to też jest gdzieś tam na liście jako krok, który być może zrobimy, jak tutaj wejdzie już taki naprawdę sufit tego rozwoju. Ale tak po pierwszej wstępnej analizie, no to jest trudniejsze niż mi się wydawało, że przetłumaczyć stronę, a sam wejść to nie, tam wyszło, zaczęło tyle kart, jakichś takich kwestii wychodzić, już teraz nie pamiętam co, bo ja to robiłam chyba z półtora roku i nie pamiętam nawet już teraz, co było takim największą przeszkodą
Kurczę, nie pamiętam, nie mogę sobie Okej, przypomnieć. okay. Chciałabym Może. pomyśleć po prostu, nie Wiesz ma co. co, to jest też gdzieś mój prywatny cel, żeby właśnie dać e-commerce'om taką instrukcję obsługi listę, checklistę, o, tak to nazwijmy, że jeśli chcesz wyjść na zagranicę, to musisz mieć to, bo rzeczywiście ja też szykując się do sprzedaży zagranicznej, zacząłem zdobywać wiedzę, która nie była jednoznaczna. Że jeśli masz to, to musisz to. Jeśli masz to, to jeśli na przykład na eBayu założyłem konto, że chcę jako Niemiec sprzedawać, to muszę mieć siedzibę, muszę mieć VAT i zaczęło się zabawa. Mówię, okej, to od tego się odbiłem, bo mówię, dobra, ja już chciałem sprzedawać, bo myślałem, że to jest takie proste, ale nie, wiedza do zdobycia najpierw jest, która oczywiście to zależy w zależności od tego, co robisz. Sklep Dedicante, 37 tysięcy zamówień w ciągu zeszłego roku, w tym roku koszyk troszeczkę rośnie, źródła zamówień, koszyk średni 110 zł, super, duża marża, wysoka marża, tam możemy gdzieś tam zdradzić widełki marżowe? Nie, to jest tak już Nie. no, trzycyfrowa kwota, powiedzmy. Zależy od produktu. Zależy od produktu. No, To jest no. też fajne w produktach personalizowanych, tak jak Tak, tak. t-shirty, To jest taka że poniekąd bierzesz. produkcja, można powiedzieć, też u nas. No, wy macie w ogóle całą wiarygodność, cały layout jest świetny, on się wszystko zgadza, ale produkty dedykowane, znaczy personalizowane są nieporównywalne, bo w tym momencie, jeżeli mam t-shirt i nadam t-shirt 5 zł, zrobię nadruk, nadam mu wartość typu Metallica. No to już troszeczkę oldschoolem jadę, to wtedy taką koszulkę spokojnie można sprzedać za 95 zł pod warunkiem, że jest sygnowana rzeczywiście metaliką. I to przechodziłem z influencerami, z youtuberami, gdzie jedynym miejscem, gdzie można było nabyć koszulkę danego youtubera, to była moja platforma. I mimo, że na tej platformie można było sobie zaprojektować dokładnie taką samą koszulkę, łamiąc prawa oczywiście, znaczy nie można było wcale, to ludzie i tak kupowali za 95 zł tą samą koszulkę, którą mogli mieć za 30 zł, bo tu nie chodziło o cenę. W tym momencie, jeżeli wiem, że mogę, kawałek metalu, nazwijmy to tak, jest wart tyle co nic, ale kawałek metalu z napisem kocham cię albo kocham cię Marcin, dla mnie jest wart bardzo wiele Też pieniędzy. jeszcze mamy ładnie zapakowane. To też Łe. postawiliśmy na opak, ale będzie jeszcze ładniej. Tak, właśnie zmieniamy Opowiedz o tym. opakowania właśnie. Nie jest, bo stwierdziliśmy, że jeżeli chodzi, no jest to jednak ważne i a to też tak trochę na swoich doświadczeniach. Dostawałam kiedyś paczki z takiej strony z marka Swider. Zrobię taką reklamę, bardzo fajne kosmetyki. I po prostu przepięknie pakują te kosmetyki. Otwiera się paczka, ona w ogóle pachnie, jest kartonik, foliopak, wszystko jest brandowane. Paczka jakimiś tam piórkami ozdobiona, dwie. To jest całe po prostu, cała, jak to się mówi, takie doświadczenie otwierania tej paczki. Chyba tak stwierdziłam, że w sumie te kosmetyki, no fajne są, ładnie pachną, ale chyba po prostu lubię dostawać tamte paczki. I my mamy ładne koperty. Pakujemy to ładnie, ale nie aż tak. I teraz będzie aż tak po prostu. No, Czyli będzie zapakowane już najładniej jak się da. Także jak klient dostanie paczkę, no to dostanie już to po prostu tak w maksymalnie fajnym secie, jak to się da zapakować. Także no, robimy. ja to potwierdzam, bo naprawdę te kartoniki Dedicante z O tym tak, to. ściółką, z umiejscowieniem, więc naprawdę ten emblemacik z napisem imienia psa to jest tylko część całego spektaklu, który odbywa się w Dedicante i to są To produkty będzie gotowe na prezent. fajnie. Czy jeździsz na targi biżuterii do HKG? Nie, na żadne targi nigdy nie jeździłam. Myślałam o tym, ale nie Ale. wiem. To się wybiorę kiedyś. Jakoś tak po Moim gościem niedługo będzie prostu. Natalii, która ma sklep z końskimi rzeczami. Natalii była moją podopieczną na konsultacjach biznesowych i troszkę ją namówiłem na stworzenie budżetu, żeby sprawdzić, gdzie te pieniądze uciekają, co tam się z nimi dzieje. I okazało się właśnie, że targi, ale to mówimy akurat o końskich, to się nie nazywa targi, to są, o Boże, zapomniałem. No ta impreza, gdzie konie skaczą. I ona tam się wystawia raz na jakiś czas. I po podsumowaniu roku okazało się, że suma kosztów do przychodów dawała jej jako jedyne miejsce rentownościowe w całej firmie. I gdyby nie właśnie wyjazdy tam raz w miesiącu, to firma byłaby na sporym minusie. A tak dawało jej takiego boosta, plus pozycjonowała swoją markę jako mocno końską, Szymon, niezły gift.
Marka True Rider będzie naszym gościem, Natalia, po majówce, więc to też będzie ciekawa rozmowa, bo tam są też szyje w ogóle. Dużo producentów mamy w Polsce. Taka ciekawostka, co daje nam, w moim mniemaniu, przewagę przy atakowaniu rynków zagranicznych, tylko że do końca nie wiemy, jak to ugryźć. Bo ty też jesteś producentem mimo wszystko. Tak, można powiedzieć, a ktoś mógłby się nie zgodzić, bo jednak składamy z półfabrykatów. Półprodukty, tak, tworzymy, ale to ty sygnujesz. Tak, tworzycie. Ale żeby tak powiedzieć ogólnie, jeżeli chodzi o w Polsce, jak sytuacja wygląda, to nie wiem, ciężko mi się tu wypowiedzieć, bo jakoś nie śledzę, że tak powiem, może jak ty tego tematu tak szeroko, nie? No, moim gościem był w zeszłym tygodniu Dominik Wartecki, marka Ochno, który jest producentem, w sensie jego partnerka produkuje ciuchy dla dzieci. Bibobi, Agnieszka produkuje rzeczy dla psów. Produkuje. I tych Michał z Silo produkuje rzeczy grawerowane, półki różnego rodzaju, wycina. Grzegorz Wrzeszcz produkuje instrukcje BHP. I tak sobie teraz myślę, że czy był ktoś u nas, kto nie produkował? Próbuję. Aha, czyli samych producentów mamy. Tak, no to dobra, morsowałem. Bartosz nie produkuje, ale ja produkuję dla Bartosza. Więc no, właśnie to jest ten motyw, że my jako naród polski, taki super ekstra, potrafimy zrobić coś z niczego. To mamy ten zmysł. Niemcy u nas szyją, bo na Ukrainie również się szyje, natomiast problem jest z jakością, bo to mi powtarzają też szwalnie, z którymi współpracuję, że zlecanie na Ukrainę niestety może skończyć się, że jedna partia wyjdzie tak, druga wyjdzie tak. Mój serdeczny znajomy, pan taki starszy, pan Bogdan, który on ma 70 już lat spokojnie, współpracuje ze Skandynawami na stałe, którzy przyjeżdżają specjalnie do pana Bogdana, bo wiedzą, że można utrzymać jakość. To jest nasza siła, którą moglibyśmy wykorzystać, ale step by step do celu człap. Dobrze, w takim razie wydaje mi się, Kasiu, kurde, naprawdę świetny live, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że dołączysz do aktywnie naszej społeczności, będziesz obserwowała dalsze live i nasz rozwój, bo naszym zadaniem i zapraszamy cię w maju na pierwszy zlot użytkowników, w sensie członków e-commerce.pl, zrobimy chyba w Poznaniu jakieś piwo. Już jest data? Jeszcze nie, ale za chwilkę ogłosimy. Myślę, że przed majówką ogłosimy, kiedy zrobimy. Kasiu, jeszcze raz dziękuję i na koniec odpalam intro.